już, to już jest ten dzień. To już jest ten dzień, kiedy za chwilę będziecie wolni. Będą wakacje. I nie trzeba będzie rano wstawać do szkoły, nie trzeba będzie próbować odrabiać lekcji, uczyć się. Przeszedł ten moment. Myślę, że tutaj szczególnie właśnie klasy 5, 6 i 7 bardzo się z tego powodu cieszą. Serdecznie witam i bardzo serdecznie dziękuję za ten rok pracy pani wicedyrektor Renacie Oleszczyk. Dziękuję pani wicedyrektor Renacie Maciejowskiej. Bardzo serdecznie dziękuję panu wicedyrektorowi Andrzejowi Bąciarzowi. Bardzo dziękuję pani Małgorzacie Augustynia, która w tym roku opiekowała się klasą 5, a już 5 pani Małgosiu. Dziękuję pani Agnieszce Morawiec i nauczycielom, którzy pracują razem z panią w 5 B. Dziękuję bardzo pani Monice Sadzińskiej, pani Barbarze Szczyglu. Serdecznie dziękuję pani Iwonie Adler-Lecha. Gdzieś chciała tam u góry jest pani Iwona. Bardzo dziękuję za tę pracę i współpracę z klasą 5 C. Dziękuję pani Ewie Załęcznej za wychowywanie, wspieranie uczniów z klasy 6 A. Serdeczne podziękowania dla pani Iwony Terlińskiej za wychowywanie, wsparcie, opiekę nad 6 B. Pani Annie Błaszczyk dziękuję za wspieranie 7 A. Pani Ewelinie Gawinowskiej-Dziadczyk za opiekę nad 7 B. Pani Emilii Gąciarz za opiekę nad 7 C. Bardzo ładnie, bardzo pięknie. I pani Ilonie Simińskiej za opiekę i wychowywanie klasy 7 D. Klasy 7 specjalne słowa kieruję do was, ponieważ to jest ten moment, kiedy odpoczniecie w czasie wakacji i 1 września, tak sobie myślę, przyjdziecie tacy zaczarowani, pełni optymizmu i energii i będziecie chcieli się uczyć i więcej, i jeszcze więcej. No bo nie oszukujmy się, moi drodzy, czas podsumowań nadchodzi. 8 klasa, egzamin 8-klasisty. Będziecie najstarszymi uczniami w tej szkole, a moi drodzy, to zobowiązuje do wielu określonych zachowań i realizacji obowiązków. Cóż mogę powiedzieć klasom 6? Pracowaliście dobrze, daliście radę. To takie trudne 2 lata, szczególnie dla klas 6. 6-5 klasa zdalnie. Łatwo i lekko nie było. No ale słuchajcie, są sukcesy. Klasy piąte pięknie pracowały i też nie było łatwo, bo zaczynaliście klasę 4, która jest tym bardzo trudnym czasem, przejściem z edukacji wczesnoszkolnej na kolejny poziom edukacyjny i od razu nauka zdalna. Także moi drodzy, też byliście bardzo dzielni i dziękuję wszystkim nauczycielom, którzy was wspierali i dziękuję rodzicom, którzy są tu obecni, którzy też wspierali, wytrzymywali, proszę państwa, i łącza wytrzymywały. I jakoś tak miło wreszcie spotkać się w auli po tych 2 latach na takim naszym 12-kowym zakończeniu roku szkolnego. Za chwilkę wręczymy podziękowania. Podziękowania waszym rodzicom, bo to oni nas wspierają każdego dnia. I bardzo proszę wychowawcę klasy 5 A, panią Małgorzatę Augustyniak. Chciałam szczególnie podziękować pani Ewie Tarnowskiej, zapraszam, za wsparcie, za pomoc, za wszelkie naprawdę miłe słowa, które w tym roku byłam w stanie usłyszeć. Bardzo jeszcze raz dziękuję i zapraszam. Podziękowanie dla pani Ewy Tarnowskiej, wiceprzewodniczącej Rady Rodziców, za pomoc, wsparcie i osobiste zaangażowanie w funkcjonowanie szkoły. Dyrektor i grono pedagogiczne.
Ekonomiczne Szkoły Podstawowej nr 12. Dziękuję bardzo. Zapraszam panią Agnieszkę Morawiec. Pani Agnieszko, wiem, że pani również chciała podziękować. Ja również bardzo dziękuję mamie pani Alicji Zając za to, że zawsze była dla 5 B i zawsze pomagała nam we wszystkim, w czym tylko mogła. I poproszę Tomkal, żeby odebrał dla mamy podziękowanie. Dziękuję bardzo. 5 C, pani Iwona Adler-Klecha. A ja zapraszam panią Anetę Jedyną-Stępnik, której chciałam podziękować za wszystko to, co robiła dla naszej klasy, dla wszystkich uczniów w klasie 5 C, za dobre słowo, za wspieranie nas i za wszystko, za całokształt. Klasa 6 A, pani Ewa Załęczna. Chciałam bardzo podziękować całej dziewczynce klasowej klasy 6 A, a szczególne podziękowania skierować do pani Violetty Łąwy. Mamy nie ma z nami, także zapraszam Laurę. Wielu słowami, czyli na wsparcie, na pomoc i opiekę nad klasą. Dziękuję bardzo. Pani Iwona Ferlińska, 6 B. Dzień dobry. Ja chciałabym bardzo serdecznie podziękować całej trójce klasowej pracującej przez te 3 lata, bo nie mieliśmy okazji do tej pory, a serdeczne podziękowania dla pani Dominiki Szczepankowskiej. O każdej porze dnia i nocy w zasadzie mogłam na panią liczyć i zawsze była na potrzeby naszej klasy. Mamy nie ma, ale zapraszam Julię. Dziękuję. Uczniowie są pewnie zdziwieni, dlaczego to tak zaczynamy dzisiaj od rodziców, ale moi drodzy, ta pandemia to nasza wspólna praca nauczycieli, rodziców i uczniów i dlatego tak bardzo się cieszymy, że możemy współpracować. Poproszę panią Annę Błaszczyk. Bardzo dziękuję za pomoc przy organizacji wszystkich imprez klasowych, wszystkim rodzicom, a szczególnie tutaj pani Magdalenie Patała. Wiem, że pani nie ma dzisiaj z nami, proszę Lenkę. Dziękuję bardzo. 7
sprawę, pani Ewelina Gabinowska-Działczyk. Dzień dobry. Ja chciałam podziękować za współpracę wszystkim rodzicom klasy 7B i szczególnie pani przewodniczącej klasowej Rady Rodziców, pani Monice Strzelczyk. Pani Strzelczyk dzisiaj nie ma z nami, więc zapraszam Marcela. Zapraszam serdecznie, siódmace. Ja również chciałam podziękować wszystkim rodzicom klasy 7C, całej trójce klasowej, a szczególnie pani przewodniczącej Rady Klasowej Sylwii Gawro. Niestety mamy nie ma, więc poproszę o wybranie Amerykę. Dziękuję bardzo i jeszcze siódma T, pani Ilona Siemińska. Dzień dobry. Ja również chciałam podziękować wszystkim rodzicom uczniów klasy 7 T. Praca z nimi to prawdziwa przyjemność, ale chciałam wyróżnić pana Wiktora Pieprzowskiego, zapraszam, za szczególne zaangażowanie we wszelką działalność dotyczącą klasy 7 D. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję bardzo. Dodam, że pan Witold 7 lat jest aktywnym rodzicem i działa na rzecz klasy. Moi drodzy uczniowie, jest wiele możliwości rozwijania swoich talentów i jest wiele możliwości zdobywania różnych nagród. W naszej szkole zorganizowane zostało wiele konkursów i teraz bardzo proszę nauczycieli, którzy organizowali te konkursy, zapraszam na scenę i proszę o pomoc w wręczaniu nagród. Także serdecznie zapraszam. Konkurs matematyczny. W naszej szkole odbył się konkurs matematyczny Mistrz Matematyki wśród uczniów klas 4, 5, 6, 7, 8. Wyłonieni zostali najlepsi, tak? Najlepsze mózgi, ci, którzy sobie poradzili z tymi trudnymi zadaniami. Oczywiście życzymy wszystkim dalszego rozwoju. Większość nagród została już wręczona. Ja pozwolę sobie wręczyć nagrody za pierwsze miejsca. I tak zapraszam na scenę Marysię Kurowską z klasy 5 A. Olbrzymie brawa, pierwsze miejsce wśród klas 5. Szóstej A Karola Wiączyka, który również zdobył pierwsze miejsce wśród klas szóstych. I zapraszam również ucznia klasy siódmej, Marcela Łukasika. Zapraszam panią Ewelinę Gabinowską.
nazwisko dziadczy. Ja w imieniu pani Ewy Stępień z biblioteki chciałabym wręczyć podziękowania dla dziewczyn z klasy 7B za pomoc, za aktywną pracę w kole bibliotecznym. Wiem, że tam jeszcze kilka innych dziewczyn z klasy 7B też się udzielało, ale szczególnie wyróżniły się tutaj dwie dziewczynki. Eliza Lewandowska, zapraszam bardzo. I jeszcze zapraszam również Maję Figlus. Nagród dla uczniów, którzy uzyskali średnią powyżej 4,75. Serdecznie zapraszam z klasy 5 A za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie. Świadectwo z wyróżnieniem otrzymuje Maria Kurowska, Michalina Sztajerowska, Nikola Sztur, Zuzanna Tarnowska, Zuzanna Miśkiewicz. Bardzo proszę panią Małgorzatę Augustyniak o wręczenie nagród. Dobrze. Teraz
klasa 5B. Zapraszam Krystiana Grzyba, Małgorzatę Kamińską, Piotra Kantarka, Miłosza Salona, Julię Szcześnia, Maję Baraszko, Kacpra Wszelakiego, Marcela Wojtaka. Julia Czajka, Kamila Kruszyńska, Maja Nowak, Oliwier Sobczyk, Jakub Szokalski, Emilia Stępnik, Maria Szczęsna, Nina Walentek, Julia Szwed, Maciej Woszczyk, Franciszek Kaczmarski, Igor Laszczyk, Julian Och, Oliwia Pacholczyk, Igor Owczarz, Igor Kręczer. Klasa 6A. Jan Pawluczuk, Julian Śledziona, Paulina Wojnarowski, Mateusz Bielaś, Jakub Galus, Kajetan Gajda, Alicja Gołąbczak. Zapraszam. Kołosiński, Nadia Kupis, Maria Kucharska, Wiktor Paliński, Stanisław Rychlewski, Julia Stankiewicz i Julia Szczepankowska.
chciałabym podziękować pani Agnieszce Brzezowskiej, która przygotowuje tak piękną oprawę muzyczną na wszelkie nasze uroczystości, panu Dariuszowi Wilkowi. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim nauczycielom Szkoły Podstawowej nr 12 za bardzo, bardzo pracowity rok. Moi drodzy, wróćcie do mnie bezpieczni, zdrowi 1 września i na pewno już się nie możecie doczekać, kiedy spotkamy się w auli. A teraz oddaję głos tym, którzy w tej szkole pięknie śpiewają, ale jeszcze są nagrody. Chciałam podziękować jeszcze raz tym osobom, które przyniosły tak piękne prace muzyczno-plastyczne o twórczości Fryderyka Chopina. Dzięki tym pracom również młodsze dzieci z klas 1-3 z wielkim zainteresowaniem czytały o tym naszym wielkim kompozytorze, tam sprawdzały wszystkie ciekawostki. Zapraszam teraz. Pierwsze miejsce powędrowało już do klasy 4. Zapraszam miejsca 2. Bielaś Mateusz 6A, Zuzia Tarnowska 5A, Maria Kurowska 5A. Zapraszam. Trzecie miejsce. Będniewski Nikodem 5A, Kacper Wszelaki i Bartosz Stawiak 5B, Igor Krężel 5C i Elizę Lewandowską. Zapraszam. Jeszcze z klasy 7B. Wyróżnienia po maleńki upominek muzyczny. Nowak Kajetan 7B, Szurgot Mateusz 7B, Kościn Alan 6A, Aleama Eliza 5C, Piotr Kantarek i Marcel Wojdat 5B, Michasia Wiśniewska 7D, Wiktor Grzybek i Tomasz Zając 5B, Adamska Blanka 7C, Alicja Głąbczak 6A, Oliwia Jakubczak 7B, Korneliusz Gumuła 5B. Te wszystkie nagrody razem z paniami od plastyki ustaliliśmy i prac było bardzo dużo pięknych, ale no, trzeba było ograniczyć już te prace, tak? Dobrze.